Oto właśnie Mariusz Cendrowski, zawodnik, który był mistrzem Polski juniorów w roku 1995, sześciokrotnie mistrzem Polski seniorów, młodzieżowym mistrzem Polski, uczestnikiem mistrzostw świata w Mińsku, mistrzostw świata w Houston, Igrzysk Olimpijskich w Sydney, mistrzostw Europy w Tampere, mistrzostw świata w Belfaście i mistrzostw Europy w Fermie. Na tych imprezach znajdował się często blisko strefy medalowej, zawsze jednak gdzieś tam minimalnie rywale zyskiwali więcej w oczach sędziów, no i w końcu zdecydował Cendrowski o przejściu na zawodowcy. Dokładnie, wizytówka Mariusza Cendrowskiego wszystkim kibicom w Polsce jest bardzo znana i jest to chłopak o takim potencjale dosyć ogromnym, ale do końca jeszcze tego wszystkiego nie pokazał. Tak jak wspomniałeś, wszędzie był bardzo blisko, a zarazem bardzo daleko. Czasami brakuje jednego ciosu, czasami brakuje jakiegoś uniku z wodu, ale czasami też brakuje tak zwanego charakteru, postawić wszystko na jedną kartę, nie wolno odpuszczać. I czasami trenerzy mieli do niego też pretensje, że mógł, a nie zrobił. Potem czasami jakieś takie łzy z relacji Mariusza, że tego, że tamto i tak dalej. Ale wielokrotnie jest tak, że sam zawodnik musi w pewnych momentach zadecydować, nie trener, tylko sam zawodnik, albo teraz, albo nigdy. I takich momentów właśnie Mariuszowi Cendrowskiemu w boksie amatorskim zabrakło. Mam nadzieję, że w boksie zawodowym czegoś podobnego nie będzie. Zobaczymy, jak elegant z Belgii będzie się przeciwstawiał reprezentantowi Polski walczącemu w czarnych spodenkach ze złotym pasem. Rozpoczęła się pierwsza runda tej walki, która ma potrwać 6 rund, jeśli oczywiście będzie się rozstrzygała na punkty. No i popatrzmy. Podobno Mariusz Cendrowski jest w doskonałej formie. Mam nadzieję, że z tej doskonałości przynajmniej chociaż 70% pokaże, udowodni to, że jego pobyt w Stanach Zjednoczonych, szparując tam ze świetnymi pięściarzami i ostatnie szparingi w Hamburgu nie były na darmo i myślę, że tutaj pokaże to, czego się nauczył, co zdobył, jakie doświadczenie boksując tak bardzo wymagającymi przeciwnikami, szparing partnerami dla Mariusza Cendrowskiego. Tak, docierały do nas wieści o tym, że menedżerowie pięściarscy ze Stanów Zjednoczonych byli zainteresowani podpisaniem kontraktu z Cendrowskim, że to wszystko niebawem gdzieś tam ma się zdarzyć. No i popatrzmy, co Cendrowski przygotował na dzisiejszy wieczór. Dobry, szybki był ten cios Belga, zresztą widać, że także obdarzony świetnym refleksem, dobrą szybkością jest właśnie Jamel Baki. Podszedł blisko Cendrowskiego. Baki nie dał rozwinąć się w tej akcji Polakowi. Dużo ciosów prostych na podwójną gardę Belga. Stara się otworzyć gardę belgijskiego pięściarza Cendrowski. Tak. Stara się otworzyć i w końcówce to mu się udało. Lewy podwójny, lewy prosty, prawy, lewy sierpowy. I myślę, że runda taka bardzo aktywna w wykonaniu Mariusza Cendrowskiego. Stara się zepchnąć do defensywy swojego przeciwnika. Myślę, że to mu się udało. Teraz sekunda
Jerzy Baraniński widział to tak samo jak my, tak samo jak i ja. Na pewno jakieś lepsze wskazówki, głębsze i myślę, że walka od tej rundy zacznie się troszeczkę tak pod większe dyktando Mariusza Sendrowskiego. Mówiliśmy o tych przegranych walkach, często już o strefę medalową. Wielki Gimpres przegrał m.in. z Ukraińcem Dindziurukiem w czasie Mistrzostw Europy w Mińsku. Tampere przegrał z kolei w ćwierćfinale z Turkiem Sulejmanoglu, a więc było tutaj wielu znakomitych mięściarzy, na których trafiał na swej drodze, m.in. dwukrotny zwycięzca turnieju imienia Feliksa Sztama w 2001 roku. Ten triumf w imprezie stał się jego udziałem, no i później tuż przed końcem kariery amatorskiej jeszcze w roku 2003. Rozpoczyna się druga runda walki na ringu w Ostródzie, której przeciwnikiem Sendrowskiego jest Jamel Baki z Belgii. Sendrowski ma o tyle też jeszcze ułatwione zadanie, że ma dłuższy zasięg ramion i wydaje mi się, że jest troszeczkę odrobinę szybszy od swojego przeciwnika. Za mało ciosów na korpus praworęką Mariusza, żeby zmienić tą gardę, żeby lewa ręka opadała troszeczkę niżej, zrobić zwód lewa góra, żeby przychodził z dołu na górę, z góry na dół, z dołu do góry, żeby ta ręka lewa Belga opadła, żeby wtedy zrobić zwód na dół, prawy na górę i cios taki ładny, efektowny, nawet i kończący walkę przez taki efektowny knockout. 200 walk amatorskich, 175 zwycięstw. Takie są dokonania Mariusza Sendrowskiego. A wśród zawodowców wciąż zwycięski. Ale Pelk jak na razie widzi ciosy Sendrowskiego. Wciąż jednak Sendrowski niesłychanie, jak zwykle skoncentrowany, pracuje nad Belgiem. Kończy się druga runda i jak na dotychczas tej świetnej formy takiej zbytnie nie widać. No Mariusz ma na pewno przewagę, jest bardziej konsekwentny, więcej ciosów zadał. Chyba boksersko też na pewno jest lepszy, natomiast wracając do tej cudownej formy, o teraz piękny prawy cios bity na korpus. Tej cudownej formy Mariusza jakby w tej walce może się nie sprawdzało, może się dopiero pokaże, ale szósta minuta dobiega końca i nadal szukam tej cudownej formy Mariusza Sendrowskiego. Jak zwykle surowym okiem, ale i słusznie Krzysztof Kosadowski ocenia to, co oglądamy w ringu. Oczywiście przykładem Tomasza Adamka coraz wyżej jest zawieszana poprzeczka dla pięściarzy grupy Boxing Europe and Glormax. No i koniec tego starcia. Mariusz Sendrowski, urodzony w Lubinie, mieszkający na stałe we Wrocławiu, w lutym 2004 roku na ringu w Warszawie pokonał Jules Jabot przez knockout w drugim starciu. Pierwszych 6 pojedynków kończył przed upływem regulaminowego czasu. Mariusz Sendrowski jako pierwszy skutecznie przeciwstawił mu się dopiero Aleksander Policji na ringu w Świebodzicach w walce o tytuł mistrza TWA kategorii middleweight, kategorii półśredniej. No a następna walka o ten pas to był pojedynek z Zapirem Gębatowym w Żyrardowie, gdzie także reprezentant Polski na dystansie 12 rund spotykał się o ten pas także z powodzeniem. I to są jedyne dwie walki spośród wszystkich 15 stoczonych przez Sendrowskiego, w których był zmuszony boksować 12 rund. W innych pojedynkach, bądź krótszych, bądź też wygrywanych przed czasem, także sięgał po zwycięstwa. Oczywiście liczy na wygraną numer 16.
Zastanawia mnie brak w narożniku Mariusza Cendrowskiego, jego trenera Ludwika Tenderysa. Zawsze się mówiło o tym, że to jest taki ojciec jego sukcesów. Mariusz bezgranicznie wierzył zawsze z Ludwikowi Tendrysowi. Nie wiem, co jest powodem, nie rozmawiałem z zawodnikami, dlaczego nie ma pana Tenderysa. Może choroba, może jakieś inne względy nie mogły przyjechać tutaj Ludwikowi, żeby przyjechał, sekundował, ale tak nie chciałbym tutaj krytykować sekundantów Cendrowskiego, ale wydaje mi się, że taki większy posłuch, większy autorytet mimo wszystko Ludwika Tenderysa i zawsze wydawało mi się, że jak jest Ludwik Tenderys, to Mariusz taki jest spokojniejszy i pewniejszy siebie. Natomiast dzisiaj brak, jak ktoś mówi, tego tatusia. Ale Mariusz, za to Mariusz Wach, widzę, podpowiada. Tak, Mariusz Wach jest super fajny chłopak, ale jeszcze na boksie się może tak lepiej boksuje Mariusz Wach, jak podpowiadać, bo to jest zawsze łatwiej, zawsze wyjść, a powiedzieć, to jest oko trenera, to jest coś takiego. Ludwik Tenderys na boksie zjadł zęby i niejednego zawodnika nauczył boksować. I Mariusz Cendrowski zawsze powiadał, że to jest człowiek, z którym można iść i do kościoła, i na orzechy do księdza. Wielkie zaufanie, wielki autorytet Ludwik Tenderys. Dzisiaj nie ma synka, tatusia Mariusza Cendrowskiego, nie wiem dlaczego. Myślę, że tutaj nasz współkomentator Filip Surma wyjaśni tę sprawę z Mariuszem Cendrowskim. A tymczasem trwa trzecia runda tej walki. No i trochę bardziej zdecydowanie stara się jeszcze atakować Cendrowski, ale to także otwiera drogę do prób odpowiedzi w wykonaniu Belga. Przewaga wzrostu daje jednak rzeczywiście Cendrowskiemu większe pole manewru. Ale ciągle stara się być szczelnie zakryty z tej defensywy, ewentualnie odpowiadać na ataki Cendrowskiego. Teraz ładnie zdecydował się zaatakować. Próba prawego krzyżowego w jego wykonaniu. No i wygląda na to, że Cendrowski coraz więcej energii wkłada w swoje akcje. Koniec kolejnej rundy w tej walce. Odnoszę wrażenie, jakby Cendrowski coraz swobodniej prezentował się w tym pojedynku. Na początku być może sprawa tego, że po 5 miesiącach pojawił się znów w naszym kraju, by zaprezentować się w walce boksierskiej, troszeczkę deprymująco podziała na tego zawodnika. No i zobaczymy, czy taka będzie rzeczywiście tendencja dalszej części tej walki, że Cendrowski będzie pokazywał nam coraz więcej ze swojego repertuaru. Na razie belgijscy sekundanci dosyć spokojnie świadomi tego, że ich podopieczny ma rzeczywiście ciężkie zadanie. Alan Van Akere udziela jeszcze uwag swojemu pięściarzowi. No i Elegant już staje przeciw Cendrowskiemu. Tak, Elegant bardzo ładnie boksuje, bardzo ładnie ustawiona techniczna pozycja, ale chyba nie jest w stanie zagrozić Cendrowskiemu. Natomiast wracam do tej cudownej formy Mariusza Cendrowskiego, chyba troszeczkę przereklamowana. Ach, proszę, teraz Belg znakomicie. Piękny, prawy, prosty Belga. Chyba troszeczkę się zdenerwował, chyba zobaczył faktycznie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Na pewno dobrze znają Cendrowskiego Belgowie, bo jest to bardzo znany zawodnik tutaj w Europie i wszyscy go znają, wiedzą, że potrafi boksować, natomiast tutaj sam zawodnik chyba po cichutku wiesz jakąś sensację, widzi, że Cendrowski nie jest aż takim dzisiaj na niego trudnym przeciwnikiem i może tutaj jakimś ciosem jednym zakończyć tą walkę przed czasem. Tak, zwróćmy uwagę, że po tej dobrej akcji Belga Cendrowski nie rzucił się do zdecydowanego ataku, a teraz proszę, długi lewy też tam gdzieś osiadł na szczęście.